Witam Was serdecznie. Chciałabym Was zaprosić na jutro na specjalny odcinek, gdzie no to będzie odcinek pod tytułem Hejt 3, czyli moralność pani Dulskiej. Czyli o, proszę ja Was, moralność pani Dulskiej. Zaczniemy od encyklopedii. Co mówi encyklopedia na temat moralności pani Dulskiej? To powinna wiedzieć każdy intelektualista, ewentualnie nauczyciel, ewentualnie psycholog, ewentualnie człowiek, który zajmuje się, no, lubi literaturę. Kiedyś była to książka jako obowiązkowa lektura. Teraz nie wiem, nie jestem w sumie, ale myślę, że nie jest to obowiązkowe. Co to jest moralność pani Dulskiej? Jest to dramat Gabrieli Zapolskiej, wydany w Warszawie w 1907 roku. A geneza moralność pani Dulskiej powraca w ciągu kilkunastu dni na przełomie października-listopada. Premiera odbyła się w grudniu w Teatrze Miejskim w Krakowie. Czas i miejsce akcji. Akcja utworu rozgrywa się na początku XX wieku we Lwowie, w salonie państwa Dulskich. A problematyka dzieła. Sztuka Zapolskiej jest tragifarsą, czyli połączeniem elementów komedii z elementami tragedii. Główna bohaterka, Aniela Dulska, jest postacią obłudną, dwulicową, fałszywą, chciwą, nie potrafi okazać życzliwości, gardzi ludźmi biednymi, słabymi i wrażliwymi. Także zapraszam na jutro na kontynuację tego odcinka. Dziękuję.